miałem tylko po kamery po prostu. Pierwszy dzień ze skrzydłem na windsupie. Trochę nawet jak na początek to mocno wiało przez chwilę. Ale z drugiej strony lepiej jak wieje mocno niż wcale w każdych wiatrowych sportach. No i tak naprawdę udaje mi się wystartować, wstać, czego się obawiałem, ale bez problemu. Natomiast manewrowanie w ogóle nie idzie. Pływam na dmuchanej desce SUP ze środkową płetwą. Skrzydło ma 6 metrów. Wydaje mi się po pierwszym pływaniu, że skrzydło jest łatwiejsze do kontrolowania niż żagiel windsurfingowy. Skrzydło jest lżejsze, ramiona się nie męczą jak w windsurfingu i w słabszym wietrze jest łatwiej pływać. No, teraz pytanie, czym wytrzeć kamerę?